Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, mówi Pan. A potem nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz. To wydaje się być trudne przesłanie, ale drodzy, dlaczego Bóg tak mówi? Jakie są Jego motywacje? Wydaje się, że w tych słowach chce nam uzmysłowić, jestem Twoim konstruktorem, wyszedłeś z moich rąk, ja znam Cię najlepiej, ja wiem, co należy czynić, żebyś mógł osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Zacznijmy od zakreślenia granic. Nie wychodź poza nie. W ich ramach jesteś bezpieczny. Poza granicami czyha na Ciebie nieprzyjaciel. Przypomnijcie sobie bogatego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa i słyszy od Niego słowa: zachowuj przykazania, a osiągniesz życie. Przykazania, które są źródłem życia, one są dla wszystkich. Świętość jest dla wszystkich, ale to Ty jesteś ważny, bo to Ty jesteś rozumny i wolny, bo to Ty podejmujesz decyzje, za które jesteś odpowiedzialny. Bo to Ty decydujesz i te decyzje podlegają wartościowaniu moralnemu i Bożej ocenie. Wiecie, wiele lat temu, kiedy byłem klerykiem w mojej rodzinnej parafii, było nas wielu. Kleryków, także sióstr zakonnych. Wtedy pasterzował nam świątobliwy kapłan świętej pamięci, już niestety, ksiądz prałat Antoni Kurowski. Ale te powołania znikały z horyzontu. To znaczy, klerycy odchodzili z seminarium i właściwie przyszedł taki moment, w którym to ja już byłem najstarszym klerykiem w parafii. I wtedy tak trochę pół żartem, pół serio powiedziałem do mojego proboszcza: księże prałacie, to teraz już czas na mnie. Chyba ja będę następny, jeśli chodzi o te odejścia. Na co mój proboszcz spojrzał na mnie w taki niesłychanie mądry sposób i powiedział mi słowa, które żyją we mnie do dziś. Powiedział: Michał, pamiętaj, że Pan Bóg umawiał się z każdym z was indywidualnie. Twoje zbawienie, twoja sprawa. Ono od ciebie zależy. Nikt nie zbawi się za ciebie. Nikt nie tupnie na ciebie nogą. A poszukiwanie alternatywnej ścieżki na zasadzie ja sam wiem, co dla mnie najlepsze, jest zbędną szamotaniną. Wobec słów, które dzisiaj wypowiada psalmista, prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Jego słuszne nakazy radują serce. Może naprawdę czas, drodzy, wrócić do fundamentów, do tego, co jest niesłychanie proste, do tego, co jest pewną zasadą Bożą naszego życia, właśnie do przykazań. A co na to święty Franciszek, co na to ten kuglarz Boży, ten radosny człowiek, który brał dwa kawałki drewna i grał na nich jak na skrzypcach. Co mówi on? Otóż w liście do wiernych pisze do nas tak. Przeklęci są, którzy nie chcą skosztować, jak słodki jest Pan, i bardziej miłują ciemności niż światłość, i nie chcą wypełniać przykazań Bożych. O nich to mówi prorok. Przeklęci, którzy odstępują od Twoich przykazań. Lecz jak szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłują Boga i czynią tak, jak sam Pan mówi w Ewangelii. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca i całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Czy możesz usłyszeć dzisiaj coś poważniejszego? Wątpię. Ale to, co zrobisz z tymi słowami, zależy wyłącznie od Ciebie. Niech więc Cię błogosławi Wszechmogący i Dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.